Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a odgłosem dzisiejszego odcinka będzie orkiestra dęta pierwszego stopnia, o której więcej mi opowie Szymon. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak wyglądają takie typowe zajęcia? Wy przychodzicie i od czego zaczynacie? Nie wiem, no różnie bywa. Na przykład czasem zaczynamy od Star Warsów, nie wiem, Riders March, nie wiem, co tam jeszcze gramy. Upton Funk, no i jeszcze wiele więcej mamy utworów, więc no. Czyli chodzi o to po prostu, żeby pograć. A co jest takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi właśnie o grę tak wspólnie, razem, no w orkiestrze? Granie tych utworów, niektórych, bo niektóre są naprawdę trudne, a niektóre są łatwe, no. No to ja tak podpytam, ciągnę dalej. Który trudny, który łatwy dla ciebie? Dla mnie trudna jest Pink Pantera i Bella Ciao, tak, Bella Ciao. Bella Ciao, a dlaczego? Długa, ciężko się ją gra dla mnie i no, tam jeszcze często się gubię w tych taktach, często się powtarzają i jeszcze no, no ogólnie tak. Sprawia ci to najwięcej trudności, a najwięcej satysfakcji? Więcej satysfakcji sprawia mi utwór ten Star Wars, fajnie się go gra, łatwy na pamięć grać, można się go nauczyć. Riders March tak samo, jeszcze, po prostu my mamy tam łatwo granie, więc no łatwo ogólnie. No ale opowiedz nam coś więcej o orkiestrze, no bo jesteś uczniem szkoły muzycznej w Cieszynie. Uczysz się grać na jakim instrumencie? Puzon. Na puzonie, no ale tutaj w orkiestrze to jest całkiem inna gra, niż jak grasz pewnie sam. No jak gram sam, to tam nie słychać. Tutaj jak się gra na orkiestrze, to no po prostu lepiej, wszystko brzmi. Dla mnie często siebie nie słyszę jak gram, tak orkiestra zagłusza, ale ogólnie fajnie to. Fajnie jak się siedzi tam i słucha jak inne instrumenty grają, typu perkusja, klarnet obok mnie tam. Saksofon też, jak czasem tam walnie jakieś takie solówy, to fajnie brzmi. No właśnie, jak są te solówy, to też się można i wykazać, a czasami pewnie ta orkiestra, jak się tak gra razem, to pomaga, co? Tak, no. Jak tam coś nie pójdzie. No tak, czasem mam często błędy i gdy na przykład mam błędy, to po prostu często mnie zagłusza orkiestra, więc tego nie słychać. Dobrze, to jaki utwór przygotowaliście dzisiaj dla nas? Co zagracie, co wykonacie? Zagramy Raiders March i no ten utwór zagramy ogólnie. Ten utwór zagrają ogólnie, także zapraszamy do słuchania, do oglądania. (Śmiany)